Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w poniedziałek, 6 grudnia. Zapraszam na Jawor Express, który tradycyjnie rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 13 250 nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 25 osób. W Jaworznie potwierdzono 37 nowych zakażeń. 1797 osób przebywa na kwarantannie. W sobotę 4 grudnia na jaworznickim rynku uroczyście zapalono choinkę. Choinka na rynku uroczyście zapalona. Wszystko odbyło się w sobotę 4 grudnia około 16:30. I kto by pomyślał, że niczym na żądanie zacznie padać śnieg. Zrobiło się więc zimowo, a choinka w światełkach wydawać się mogła nawet ładna. Malkontenci poczuli się rozczarowani, wszystko się powiodło, prąd do światełek popłynął niemal punktualnie. Przybyły postaci z bajki Kraina Lodu, które odśpiewały piosenkę Mam tę moc. Rynek i choinkę ozdobiły efektowne i pomysłowe zimowe prace pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Milusińskich zaciekawiła skrzynka na listy do Mikołaja. Na choince powieszono kolorowe ozdoby z pomalowanego styropianu. Były więc piernikowe ludziki, cukiereczki, bombki i niespodziewanie, co wypatrzyliśmy z zaciekawieniem, dwie ekscentryczne, zaskakujące główki z rozdziawionymi buziami i wielkimi oczami. Nie żebyśmy się czepiali, ale gdybyście odgadli co to takiego, dajcie znać. Do galerii Galena zawitał gość o tej porze roku wyczekiwany. Był to najprawdziwszy Mikołaj w towarzystwie dwóch zielonych elfów. Dzieci, które na mikołajkowych sprawach znają się najlepiej, orzekły, że to najprawdziwszy Mikołaj. Paulina lat 6 rezolutnie wyjaśniła, że taki sam był w przedszkolu, czyli ten to oryginał. Zusia lat 5 rozpoznała Mikołaja po prawdziwej brodzie. Ponadto Mikołaj siedział na najprawdziwszym, mikołajowym tronie. Dyskusja się na tym zakończyła. Można było z rzeczonym Mikołajem podyskutować, a za zimowy wierszyk otrzymać ciasteczko. Potem Mikołaj udał się w wędrówkę po Galenie, nagradzając ciasteczkami grzeczne dzieci za zimowe piosenki i wierszyki. Mikołaj zdradził nam, że przyjechał z Laponii, z bieguna północnego, na saniach zaprzężonych w renifery. Jak dodał Mikołaj, renifery właśnie są w myjni, gdzie pucują im kopytka. No tak, Mikołaj musi być na glans, wtedy jest najprawdziwszy. Klub Niko zaprosił w sobotę 4 grudnia na Nordic Walking w mikołajkowej atmosferze. Najważniejsze, co się wydarzy, to spotkanie na żywo, ponieważ w ubiegłym roku nie mogliśmy się spotkać tutaj przy klubie ze względu na pandemię. Bardzo się cieszymy, że umawiamy się dzisiaj na wspólny trening, wspólny marsz. 26 osób było zapisanych na dzisiejszy trening, ale zapraszamy też niespodziewanych gości jak do wigilijnego stołu. Nasza trasa rekreacyjna między 6 a 8 km, myślę, że mniej więcej połowa dzisiaj na 7 jest zaplanowana. Dodatkowo konkurs na najpiękniejszy strój. No i mamy nadzieję, że dużo pozytywnej energii i endorfin, bo w dzisiejszym marszu pod hasłem Życzę Ci zdrowia chcemy pokazać, jak bardzo ważny jest wpływ ruchu na nasze zdrowie psychiczne. Z takim przesłaniem idziemy dzisiaj. Wprawdzie większość uczestników marszu pokusiła się jedynie o miłe mikołajkowe czapeczki, to jednak byli tacy, którym wyobraźnia dopisała. Od stóp do głów w stroju Mikołaja zaprezentował się pan Mariusz, który jak stwierdził, w czerwonym mu do twarzy. Pani Antonina do mikołajowej czapki przywdziała wielką mikołajową brodę. Jak powiedziała, całe przebranie ma w domu i od paru lat 6 grudnia udaje przed wnuczkami Mikołaja. Przywdziano też reniferowe rogi i wielki świecący nos renifera Rudolfa. Wśród przebrań brylowała królowa śniegu autorstwa pani Mai, którą zainspirował internet i dzieci. Tak więc najwyraźniej wyobraźnia nie szwankuje, a duzi mają odwagę spacerować po ulicach przebrani, jak im się podoba. Brawa!
Od 2015 roku w Polsce sukcesywnie rośnie liczba aresztów orzekanych przez sądy na wniosek prokuratury. Jednoznacznie potwierdzają to statystyki. W lipcu tego roku w areszcie tymczasowym przebywały 8564 osoby, co w porównaniu z lipcem 2015 roku stanowi wzrost aż o 83,4%. Jeżeli spojrzymy na statystyki z ostatnich lat, to mamy wyraźny wzrost liczby osób tymczasowo aresztowanych. Począwszy od roku 2016, rzeczywiście jest właściwie dwukrotny. Moim zdaniem przede wszystkim problem leży w pracy organów ścigania, które z przyczyn, powiedziałbym, takich technicznych nie mogą spowodować, żeby te postępowania były krótkie. Te postępowania powinny trwać maksymalnie 3 miesiące i taki powinien być termin stosowania najsurowszego środka, czyli izolacji. Ale nie ma takiego przepisu, który stanowi o tym, że to powinno trwać 3 miesiące i w rezultacie to jest przedłużane. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przecięło dyskusję na temat tak zwanej zaliczki w poczet kary. Nie istnieje coś takiego. Jest to nieprawidłowość, która powinna być eliminowana z postępowania przygotowawczego. Po prostu nie należy tak postępować. Dlatego jeżeli chodzi o dobro śledztwa, to już wspomniałem, że powinien to być czas znacznie krótszy i nie powinno to wyglądać w ten sposób, że wymiar sprawiedliwości się obawia, że dojdzie do matactwa albo dojdzie do ucieczki i tylko z tych powodów utrzymuje ten areszt w formule zaliczki kary. No jednak istnieje coś takiego jak konstytucyjna zasada domniemania niewinności. W ocenie obrońców w niniejszej sprawie mamy do czynienia, czyli w sprawie pana Michała Sobańskiego, z nadużyciem stosowania tymczasowego aresztowania. Niestety, ale w tej sprawie, jak w soczewce, skupiają się wszystkie problemy wymiaru sprawiedliwości, które sprawiają, iż nie mamy do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, tylko niesprawiedliwości. W każdym postępowaniu karnym czynności dowodowe się toczą. Jeżeli się nie toczą, to znaczy, że powinno zostać zakończone i powinien zostać wysłany akt oskarżenia. Więc twierdzenie, że istnieje konieczność kogoś przesłuchania, nie powinna stanowić przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania na tak zaawansowanym etapie i po prawie 6 miesiącach przebywania Michała Sobańskiego w warunkach tymczasowego aresztowania. Co istotne, świadkowie czy też podejrzani, których prokuratura chciałaby w tej sprawie jeszcze przesłuchać, są niejednokrotnie osobami, których średnia wieku oscyluje w około 80 lat. Mają stałe miejsce zamieszkania poza granicami kraju. Nie zamierzają, to wynika z ich deklaracji, stawić się na wezwania prokuratury do Polski. W związku z tym trzeba się zastanowić, czy Michał Sobański może ponosić negatywne konsekwencje braku możliwości przesłuchania tych osób w obiektywnie niedalekiej przyszłości. W naszej ocenie tak być nie powinno. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia już jutro.